szachach umawianie się na remis to absolutna plaga i FIDE nic z tym nie robi. I w sumie w tym przypadku ciężko się ich uczepić, no bo w większości przypadków po prostu nie da się udowodnić, że zawodnicy umówili się na remisik. No i teraz zobaczcie partię, która się wydarzyła w 2001 roku. Mianowicie poszło coś takiego i w tym momencie biały popełnił ogromny błąd. Jego pozycja jest kompletnie wygrana, a zagrał hetman e6, no i skończyło się patem. I partia zakończyła się remisikiem. No i co do takich partii, to już bym się do FIDE przyczepił, no bo tutaj nie oszukujmy się, jednoznacznie była to ustawka. A dla was jest to ciekawostka, że da się zrobić pata w zaledwie 10 posunięciach. I myśleliście, że to taki odosobniony przypadek? Otóż nie, kreatywność szachistów jest na bardzo wysokim poziomie. Zobaczcie, co się wydarzyło tutaj. No ewidentnie zawodnik grający białymi zapomniał lekcję o wyprowadzaniu figur. No coś mu się pomyliło i pomylił wyprowadzanie z wprowadzaniem. Mianowicie, zobaczcie, tutaj ten hetman na h2 został tak przeprowadzony, że po prostu całkowicie nie ma się gdzie ruszać, a jeszcze dodatkowo wieża go tutaj domknęła. No i w partii goniec b3, no przeoczył czarny. Czarny najprawdopodobniej sobie pomyślał, że tutaj skoczek jest związany, więc można pionka zabrać, no ale nie zauważył, że pionek może zbić, albo też wieża może zbić. No i w partii nastąpiło posunięcie c4, goniec a5 i teraz można było dalej tego gońca zbić, ale w partii d5 czarny na to f4, pełna agresja. Tak jak widzicie, Stockfish tutaj już stan przedzawałowy po tych przysiadach. I w tym momencie nastąpiło F3 i czarny sobie stwierdził, że tutaj zdominuje sytuację, przyciśnie przeciwnika i zagrał posunięcie E3. No niestety okazało się, że E3 jest ogromnym błędem, ponieważ jest pat! Rzeczywiście biały został zdominowany całkowicie, nie ma się gdzie ruszać, no ale nie ma szacha, nie ma mata, więc partia kończy się remisem po zaledwie 12 posunięciach. To były dosyć skrajne przypadki, ale to nie koniec patowej zabawy szachistów. Mianowicie zobaczcie, co się wydarzyło tutaj. No czarny popełnił ogromny błąd. Hetman wkracza do akcji, pełna agresja. Nastąpiło bicie na b7. No czarny przeoczył, że tutaj hetman jednak atakuje i podstawił tego hetmana, ale biały w strachu postanowił tego króla schować. No i teraz zauważcie, że mamy pewną tutaj symetrię, można powiedzieć, taką ukośną, więc hetman zbił na f1, hetman białego się odgryza, bijąc na c8, no to hetman bije na g1, biały nie chce być gorszy, bije na b8, wieża zbiła, no to wieża białego też odbija, no i teraz pełna agresja, wieża b3, na co biały odpowiedział tak samo, co nie będę gorszy od oponenta, wieża g6, wieża uciekła na a3, wieża uciekła na h6, bicie na h6, no to bicie na a3. I w partii nastąpiło d3, e6, a5, h4, a4, h5. No i teraz kolejne dwa pionki zostały popchane i po zaledwie 19 posunięciach partia zakończyła się patem. No niefortunnie, biały już prawie był wygrany, no ale się okazało, że tutaj po prostu kompletnie nie ma się gdzie ruszać. Więc cóż, macie teraz przynajmniej 3 przykłady, w jaki sposób możecie zszokować swoich znajomych na kolejnej szachowej imprezie albo na turnieju szachowym. Może też dzięki tym przykładom wygracie parę zakładów. Natomiast pat jest bardzo fajnym sposobem defensywnym. Zdarza się oczywiście bardzo, bardzo rzadko, no bo rzadko zdarza się sytuacja, że ktoś totalnie nie ma się gdzie ruszać, no musi być bardzo mało figur na desce. Natomiast często dzięki patowi jesteśmy w stanie się uratować z przegranych pozycji, szczególnie na poziomie mocno początkującym. Polecam wam grać naprawdę do samego końca. I tutaj przykład zawodnika 2400, który właśnie dzięki patowi uratował się w tej sytuacji na zawodnika 2600 elo. Nastąpiło genialne
goniec d5, szach. I tutaj nie ma nic mądrzejszego do zrobienia niż zbić na d5. Wieża bije d5 też niedobrze. No odejście królem, no to w ogóle się role tutaj odwracają, tak? Bo nie ma jak chronić ósmej linii, więc bicie przymusowe. No i teraz w partii szach. Wieża tutaj zbiła, hetman zbił. No i czarny nie ma nic mądrzejszego do wyboru. Musi zagrać posunięcie hetman f8, no a teraz wybicie, znowu trzeba zbić. No i zobaczcie, jest tutaj pad, skoczek nie ma się gdzie ruszać, król tak samo i biały elegancko uratował remis. Więc kiedy macie totalnie przegraną pozycję, to starajcie się pooddawać wszystkie pionki i być może się przytrafi jakiś układ, w którym przeciwnik przeoczy pata. No i może jedną na 10 przegranych pozycji dzięki temu właśnie uratujecie. Zobaczcie tutaj kolejny bardzo fajny przykład. Biały ma kompletnie przegraną pozycję, ale jeszcze piłka w grze, a bramki są dwie. Poszło g3 i tutaj biały się zaktywizował i trochę zbejtował przeciwnika. Nastąpiło bicie na h2, no i teraz czarny jak szef sobie stwierdził: a, wieża g7, no i łatwiutko tutaj wygrywam partię, tak? Za chwilę delikwenta matuje i po zawodach. No ale wjechało wieża e8 szach. I co ciekawe, jeszcze da się tę pozycję wygrać czarnymi, ale często zawodnicy w wygranej pozycji tracą po prostu czujność. A tutaj jedyne figury białego, które mogą się ruszać, to wieża i hetman. W partii nastąpiło bicie, no i teraz szach. I okazuje się, że wisi ten hetman, więc trzeba zbić, no i jest pad, ponieważ hetman jeszcze broni pionkę. Więc co można tutaj było zrobić? Można było zagrać posunięcie król f7. Idea jest tutaj taka, że jeżeli dalej król jest szachowany, to król pójdzie na linię G. I tutaj sztuczka jest taka, że teraz ten król ma gdzie odchodzić, więc tych motywów patowych po prostu w tym momencie nie ma. A jeżeli nastąpi taki szach, no to już czarny na luzie sobie zbije, no bo nie ma tej sztuczki z hetman b8 szach i atak na hetmana. I na koniec bardzo pouczający, taki słodko-gorzki przykład, ponieważ w tej pozycji biały ma wygraną sytuację, z tym, że on myślał, że jest przegrana i pograł na remis, który udało mu się uratować właśnie patem, ale zaraz do tego przejdziemy. Należało tutaj zagrać posunięcie a3. W pionkówkach wszystko jest do policzenia, każdy ruch jest kandydatem, który trzeba przemyśleć. Ponieważ jeżeli czarny się cofnie, no to teraz łatwa wygrana, tak? Bo król białego tutaj przechodzi. Natomiast jeżeli czarny próbuje wyczekać, no to a4 i czarnemu po prostu kończą się ruchy, musi się tak czy siak wycofać, no i ten król białego przechodzi do akcji i jest wygrana. W partii natomiast poszło król f4, bicie na d5, król bije g4, no i tutaj właściwie wygląda, jakby biały miał przegraną, prawda? No bo przecież czarny będzie tutaj chodził w nieskończoność, w końcu biały będzie musiał odejść od obrony pionka z f5 i wygrana. No ale właśnie nie, ponieważ jest tutaj opcja samopata. h3, król e4, h4, król e5, no i rzeczywiście ten pionek jest teraz zdobywany przez czarnego, ale król białego nie ma gdzie chodzić, no i właśnie mamy pata. Więc oczywiście pad przez swoją specyfikę zazwyczaj zdarza się w jakiejś mocno zaawansowanej końcówce, kiedy tych figur na desce jest bardzo, bardzo mało, no ale też przy współpracy obu zawodników da się tego pata ustawić nawet w 10 czy 12 posunięć.